Józef Stalin urodził się 6 grudnia 1878 roku w Gruzji, w mieście Gori, w rodzinie Wissariona Dżugaszwili. Skierowany na naukę do seminarium duchownego, rychło odkrył w sobie powołanie rewolucjonisty. Zafascynował go marksizm. W 1898 roku związał się z Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji, SDPRR. Działał m.in. w Tyflisie, czyli Tbilisi, i w Batumi. Należał do najgorliwszych zwolenników teorii rewolucji Włodzimierza Lenina. Gdy w roku 1903 doszło w partii do podziału na dwa skrzydła, bolszewików na czele z Leninem i tzw. mieńszewików, on poszedł za Leninem. W okresie rewolucji 1905 roku Koba, jak nazywali go współpracownicy, uczestniczył w organizowaniu manifestacji, a także w akcjach zdobywania pieniędzy na cele partyjne. W latach 1902-1913 aż 8 razy był aresztowany przez carską policję polityczną Ochranę. Kilkakrotnie wywożony na Syberię, za każdym razem uciekał z zesłania. Był już od 1912 roku członkiem KCSDPRR bolszewików. W tym okresie przyjął pseudonim Stalin, czyli Człowiek ze Stali. Niektórzy działacze SDPRR, jak Szałmian, podejrzewali go o współpracę z policją. Jednak kolejne aresztowania i zesłania przywracały mu opinię ofiarnego rewolucjonisty. Po raz ostatni aresztowany był przez władze carskie w roku 1913. 4 lata spędził w odległym zakątku Syberii, w rejonie turuchańskim, w dolnym biegu Jeniseju. Jeszcze w końcu XIX wieku rosyjscy marksiści żyli w przeświadczeniu, że rewolucja w półfeudalnej Rosji, gdzie niemal nie było przemysłu, a zatem i wielkich skupisk robotniczych, będzie wykluczona. Przełom przyniosła dopiero w roku 1902 praca Lenina Co robić? Na jej kartach Lenin nakreślił wizję zwycięstwa rewolucji typu socjalistycznego, zdominowanej przez wieś Rosji. Los carskiego samodzierżawia wydawał się przesądzony. Potrzebny był tylko impuls, który pozwoliłby na przejęcie władzy. Tym czynnikiem okazała się wojna. W chwili wybuchu I wojny światowej Józef Dżugaszwili, Stalin, przebywał na zesłaniu. Do zapadłej syberyjskiej głuszy docierały tylko dalekie echa konfliktu, z którego wyłonić się miała nowa Rosja, jego Rosja. Źle wyposażona i równie fatalnie dowodzona armia rosyjska ponosiła klęskę za klęską. Załamywały się kolejne ofensywy. Straty armii rosyjskiej liczono w setkach tysięcy zabitych i rannych. Na frontach Wielkiej Wojny ostatecznie załamał się mit dobrotliwego cara Batiuszki. Coraz częściej dochodziło do bratania się żołnierzy rosyjskich z niemieckimi. W te nastroje doskonale trafiali bolszewiccy agitatorzy z hasłem wojna wojnie. W armii narastał ferment. Nagminne stały się przypadki odmowy wykonania rozkazu. Marca 1917 roku, czyli 18 lutego według starego stylu, wielki strajk w piotrogrodzkich zakładach putiłowskich dał początek rewolucji, która do historii przeszła jako rewolucja lutowa. 15 marca abdykował car Mikołaj II, powstał rząd tymczasowy. Tworzyły się rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Z emigracji przy pomocy Niemców mógł powrócić Lenin. Z syberyjskiego zesłania przyjechał także Stalin. Rozpoczęła się walka o władzę, którą zakończył przewrót bolszewicki w listopadzie 1917 roku. Rosja stanęła u progu wojny domowej. W lutym 1918 roku rewolucyjna Rosja zawarła tzw. pokój brzeski z Niemcami i Austro-Węgrami. Odpowiedzią niedawnych sojuszników, państwa Antanty, była zbrojna interwencja, która dodatkowo komplikowała sytuację wewnętrzną kraju. Rola, jaką w roku 1917 u boku Lenina odegrał Stalin, sprawiła, że wszedł on do rządu, do Rady Komisarzy Ludowych. W
roku 1919 partia Lenina przyjęła nazwę Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików. Rozgorzała zacięta krwawa wojna domowa, w której przeciwko Armii Czerwonej walczyły wojska carskich generałów. W latach 1918-19 ludowy komisarz Stalin dał się poznać pacyfikacjami Carycyna nad Wołgą, późniejszego Stalingradu, a także Piotrogrodu. W kwietniu 1920 roku, aby uprzedzić nieuchronną inwazję, rozpoczęła się wyprawa kijowska wojsk polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego i ukraińskich pod wodzą atamana Semena Petlury. Jednak już w maju przewagę zyskali bolszewicy. Trwał marsz na zachód, by, jak mówiono, poprzez trupa Polski podać dłoń rewolucji w Niemczech. Stalin należał do dowództwa frontu południowo-zachodniego. Oto Kliment Woroszyłow, członek Rady Rewolucyjno-Wojskowej I Armii Konnej. Stalina obciążono współodpowiedzialnością za to, że nie skierował Armii Konnej pod Warszawę. Polityka tzw. komunizmu wojennego, prowadząca do rekwizycji zboża, wywołała wielką klęskę głodu. Szczególnie tragiczny był los dzieci. Eksterminacji podlegały całe grupy ludności. Krwawo stłumiono rozpaczliwe bunty chłopskie, takie jak na Tambowszczyźnie, gdzie przeciwko chłopom Michaił Tuchaczewski użył gazów bojowych. W tych latach Stalin okazał się skuteczny w walce o władzę. Wbrew opinii ortodoksyjnych komunistów, z Trockim na czele, poparł plan Lenina zwrotu w gospodarce pod nazwą Nowej Polityki Ekonomicznej, NEPU. Gdy w roku 22 Lenin ustanowił stanowisko sekretarza generalnego RKPB, objął je Stalin. W roku 1924, w chwili śmierci Lenina, Stalin był jednym z głównych działaczy państwowych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obok niego, przy trumnie Lenina, stanęli inni twórcy Nowej Rosji. Szef tajnej policji ČK, Feliks Dzierżyński. Kliment Woroszyłow. Michaił Kalinin. Stalin zręcznie wykorzystał stworzony przez siebie kult zmarłego wodza, mieniąc się kontynuatorem jego dzieła. Nie przeszkodziło mu nawet ogłoszenie testamentu Lenina, w którym ten postulował zmianę na stanowisku sekretarza generalnego. W decydującej rozgrywce za Stalinem zgodnie opowiedzieli się główni działacze partii, a więc Trocki, Zinowiew i Kamieniew, późniejsze ofiary jego czystek. W ramach rozprawy z Trockim w styczniu 25 roku Stalin spowodował pozbawienie go kierownictwa rewolucyjnej Rady Wojennej. Na czele Armii Czerwonej postawił Michaiła Frunzego. Gdy ten w niewyjaśnionych okolicznościach wkrótce zmarł, Klimenta Woroszyłowa, całkowicie oddanego mu dotychczasowego dowódcę moskiewskiego okręgu wojskowego. Kontrolując armię, mógł Stalin przystąpić do ostatecznego wyeliminowania najgroźniejszych konkurentów do władzy. Stalin do wielkich rozmiarów rozwinął system pracy niewolniczej w ramach tzw. gułagu. Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już w latach 1922-23, organizując północny obóz specjalnego przeznaczenia na położonych na Morzu Białym wyspach sołowieckich w zabudowaniach dawnego klasztoru. Początkowo praca była traktowana jako sposób tzw. reedukacji, jednak już od 26 roku doceniono także jej dochodowość. Wzrost liczby obozów pracy niewolniczej w ZSRR datuje się od roku 29, kiedy zdecydowano posyłać do nich wszystkich skazanych na wyroki powyżej 3 lat. Stalin był jednym z inicjatorów i wykonawcą kolosalnych planów uprzemysłowienia kraju. W ramach tych prac, przy masowym wykorzystaniu więźniów z łagrów, wybudowano zapory wodne i kanały, jak słynny kanał białomorski. Do wielkich rozmiarów rozbudowano przemysł ciężki. Symbolem stał się ośrodek metalurgiczny na Uralu Magnitogorsk. Piewcą industrializacji był przybyły z emigracji w 1931 roku znany pisarz Maksym Gorki,
W roku 36 Gorki, jak wielu innych, umrze w niewyjaśnionych okolicznościach. W końcu lat 30. Stalin uznał, że nadszedł czas na gruntowną przebudowę wsi. Wbrew opinii tzw. prawicowej opozycji, z Bucharinem na czele, rozpoczęto kolektywizację. Ponad 2 miliony bogatszych chłopów, określonych mianem kułaków, zesłano do obozów. W okresie kilku lat w miejsce indywidualnych gospodarstw na wsi powstały wielkie sowchozy i kołchozy. Skutkiem ubocznym brutalnie przeprowadzanej kolektywizacji była kolejna klęska głodu, która w kraju opływającym dotąd w dostatek zboża spowodowała 6 milionów ofiar. Stalin zmusił Trockiego do emigracji. W roku 40 zostanie on z jego rozkazu zamordowany. Na zdjęciach Stalin z Sergo Ordżonikidze, jednym z najbliższych współpracowników. Oto wizerunek Stalina obowiązujący w ówczesnej radzieckiej propagandzie. Stalin z najbliższymi współpracownikami, wśród których wtedy jeszcze było kilku ludzi z dawnego otoczenia Lenina. Gospodarz, jak zwracano się do Stalina, z tadżyjką Mamlakat Nahanową, przodownicą w zbieraniu bawełny. Zdjęcia wykonano w trakcie zjazdu przodowników kołchozowych w Moskwie w roku 35. Wiaczesław Mołotow, marszałek Kliment Woroszyłow i Stalin w tadżyckich i turkmeńskich strojach ludowych ofiarowanych przez delegatów zjazdu przodowników kołchozowych. Pierwsza połowa lat 30. naznaczona piętnem kolektywizacji i cieniem obozów pracy przymusowej pozostawała jeszcze okresem, gdy przynajmniej w Moskwie reżim nie objawił na większą skalę swego niszczycielskiego oblicza. Lecz to już wkrótce miało ulec zasadniczej zmianie. Za pretekst do wzmożenia terroru wobec wyimaginowanych wrogów ludu posłuży niewyjaśnione zabójstwo w grudniu 1934 roku przywódcy leningradzkiej organizacji partyjnej Siergieja Kirowa. Pierwszy z prawej. Pogrzeb Kirowa uczynił Stalin wielką manifestacją nienawiści wobec tzw. wrogów. Cel uświęca środki. Za inspiratorów śmierci Kirowa uznano Kamieniewa i Zinowiewa, którzy wcześniej byli tak bardzo użyteczni w pozbyciu się Trockiego. Proces obu współautorów rewolucji październikowej odbył się zgodnie z przyjętym scenariuszem. Po krótkim procesie obaj zostali skazani na śmierć i rozstrzelani, ale rozprawa z obu działaczami stanowiła dopiero pierwszy krok do generalnej rozprawy z tak zwanymi wrogami ludu. W ramach wymiany kadr partyjnych czystki objęły cały kraj. Kto trafił w tryby Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, NKWD, ten w najlepszym razie jechał do łagru. Nie na darmo idolem Stalina był car, który pozostawił po sobie pamięć wyjątkowego okrutnika, Iwan Groźny. Nadszedł rok 1937, najkrwawszy w tysiącletniej historii Rosji. Zbliżał się nieuchronny koniec najbardziej błyskotliwego z partyjnych publicystów, ulubieńca Lenina Nikolaja Bucharina. Za szczuty samobójstwo popełnił Sergo Ordżonikidze. Народ должен требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач. Чтобы они с своей работы не спускались до уровня политических обывателей. Чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа. Чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин.
чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы ни была. Чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как Ленин. Чтобы они были такими же мудрыми и неторопливыми при решении сложных вопросов. Где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов, каким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин. Вокół Сталина robiło się coraz bardziej pusto. Na łaskę i poparcie mogą liczyć tylko pozbawieni własnego zdania najgorliwsi wykonawcy woli dyktatora, Mołotow czy Kaganowicz. Kierunek dalszych czystek wyznaczał referat Stalina pod wymownym tytułem o niedostatkach pracy partyjnej, sposobach likwidacji dwulicowców trockistowskich i innych. Okrutne czystki uderzyły w Armię Czerwoną. Na kierowniczych stanowiskach było tam do roku 1937 wielu wyróżniających się dowódców z okresu rewolucji i wojny domowej. W krótkim czasie ofiarą NKWD padło 3 z 5 mianowanych w roku 1935 marszałków, a więc Tuchaczewski, Jegorow i Blücher. Ponadto dowódcy tej miary co Uborewicz, Kork, Jakir, Schmidt, Dybienko, Gamarnik, Putna. Łącznie w całym kraju zgładzono około 40 tysięcy oficerów, w tym większość dowódców wyższego szczebla. W okresie, gdy nad Europą gromadziły się chmury wielkiej wojny, największy kraj świata sparaliżowany był strachem. Terror zabił w ludziach zdolność samodzielnego myślenia. Każdy drżał na odgłos hamującego przed domem samochodu. Setki osób w obawie aresztowania popełniło samobójstwo. Tylko w latach 1937-38 rozstrzelano łącznie ponad 680 tysięcy osób. A główny sprawca tych zbrodni w propagandzie dosłownie wynoszony był pod niebiosa. Przyszła kolej na czystkę w aparacie międzynarodówki komunistycznej. Wreszcie w samym NKWD symbolem tego było zgładzenie kolejnych jego szefów, Jagody i Jeżowa. Ich następcą został równie gorliwy Lawrenti Beria. W roku 1938 zakończono likwidację tzw. bloku prawicowo-trockistowskiego. Wraz z rozstrzelaniem Nikołaja Bucharina Stalin zakończył likwidację grupy starych działaczy partyjnych. Z towarzyszy Lenina na placu boju pozostał sam. Zbliżał się czas wielkiej reorientacji polityki zagranicznej Kremla. Do końca lat 30. w propagandzie nieodmiennie dominował motyw walki z faszyzmem, ale już na początku roku 39. ten ton uległ zmianie. W Komisariacie Spraw Zagranicznych Maksim Litwinow musiał ustąpić miejsca Wiaczesławowi Mołotowowi. To z jego nazwiskiem będzie się od tej pory utożsamiać sojusz ZSRR z brunatnym reżimem Hitlera.
23 sierpnia 1939 roku w Moskwie został podpisany układ radziecko-niemiecki, który od nazwisk sygnatariuszy zyskał nazwę układu Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole dokonano podziału stref wpływów także w Polsce. Hitler uzyskał przyzwolenie dla agresji. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, która dla setek milionów ludzi będzie oznaczać pasmo niewysłowionych cierpień. Związek Radziecki czynnie uczestniczył w polityce aneksji. 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej zadały wiarołomny cios w plecy Polsce, walczącej z najazdem niemieckim. Kroniki filmowe Armii Czerwonej i Wehrmachtu pełne były scen świadczących o bliskim współdziałaniu obu agresorów we wrześniu 1939 roku. Na zdjęciach rozmowy w Białymstoku i spotkanie oficerów obu armii w rejonie Brześcia nad Bugiem. Dla przypieczętowania zawartego sojuszu wspólna defilada wojskowa w Brześciu 22 września 1939 roku. Na trybunie honorowej dowódcy wojskowi z obu sojuszniczych armii: generał Heinz Guderian i kombryk Siemion Krivoshein. Tragiczny był los polskich żołnierzy i policjantów zagarniętych przez oddziały Armii Czerwonej. Dziesiątki tysięcy zostało wywiezionych na Syberię do pracy niewolniczej. 15-tysięczny tak zwany kontyngent specjalny, składający się w większości z oficerów, został wymordowany na wiosnę 1940 roku. Dokonany został czwarty rozbiór Polski. Wschodnie obszary państwa polskiego zostały z pogwałceniem prawa międzynarodowego włączone do republik ukraińskiej i białoruskiej oraz do Litwy. W ramach polityki aneksji, wynikającej z uzgodnień niemiecko-radzieckich 30 listopada 1939 roku na rozkaz Stalina, Armia Czerwona zaatakowała Finlandię. Ale mała Finlandia okazała się trudnym przeciwnikiem. Jej armia pod wodzą marszałka Mannerheima stawiła nadspodziewanie silny opór. Kolumny Armii Czerwonej były skutecznie atakowane i niszczone. Dopiero w marcu 1940 roku Finlandia poprosiła o warunki pokoju. Utraciła niektóre terytoria, ale zachowała wartość najważniejszą – niepodległość. Wywołana przez Stalina wojna fińska wykazała opłakany stan Armii Czerwonej. W trudnych warunkach ostrej zimy zawodził ciężki sprzęt. Dały znać o sobie skutki czystek, które w ubiegłych latach przerzedziły szeregi kadr dowódczych Armii Czerwonej. Jako dowódca wyższego szczebla nie sprawdził się protegowany Stalina marszałek Woroszyłow. A tymczasem Stalin kontynuował zabór nowych obszarów. Na władzach Litwy, Łotwy i Estonii wymusił zgodę na faktyczną okupację. W warunkach terroru w lipcu 1940 roku nowo wybrane parlamenty, tak zwane ludowe trzech państw bałtyckich, zadecydowały o wprowadzeniu ustroju radzieckiego i przystąpieniu do ZSRR. Przyłączono także rumuńską Besarabię. Pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim narastał klimat nieufności. Nie ziściły się nadzieje Stalina na długą i wyczerpującą wojnę niemiecko-francuską na zachodzie. Mimo wszystko liczył, że uda się wyprzedzić uderzenie niemieckie. 22 czerwca 1941 roku o świcie 136 dywizji niemieckich i ich sojuszników uderzyło na Związek Radziecki. W pierwszych dramatycznych dniach wojny Stalin sprawiał wrażenie załamanego. Ocenia się, że w ręce Wehrmachtu wpadły 4 miliony żołnierzy radzieckich.
Ci, co zdołają przeżyć, padną potem ofiarą represji już po wojnie. Stalin wykluczał możliwość oddania się żołnierzy do niewoli. Wyrzekł się nawet własnego syna, Jakowa Dżugaszwili. Sytuacja Związku Radzieckiego stawała się dramatyczna. Na wszystkich odcinkach wojska niemieckie posuwały się szybko naprzód. Przez pierwsze dni po agresji Stalin milczał. Pierwsze orędzie do narodu 22 czerwca kazał wygłosić Mołotowowi. Sam przemówił dopiero 3 lipca. Naród usłyszał wodza mówiącego po raz pierwszy nowym językiem. Bracia i siostry, bojcy naszej armii i flota. Tego dnia Stalin proklamował wojnę ojczyźnianą. Niemieckie natarcie na kierunku moskiewskim z każdym dniem słabło. Tego roku wyjątkowo wcześnie nastały siarczyste mrozy. W tych warunkach zawodził sprzęt techniczny, samoloty, broń pancerna. Rosyjski generał Mróz zbierał obfite żniwo. Wojna, która w kalkulacjach Hitlera miała zakończyć się przed zimą, stawała się coraz cięższym wyzwaniem dla jego wojska. Stalin, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych i naczelny dowódca Sił Zbrojnych, robił co mógł, aby Moskwa obroniła się. Akademia z okazji rocznicy rewolucji odbyła się na stacji metra Majakowskaja. Nazajutrz, 7 listopada 1941 roku, odbyła się tradycyjna defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Oddziały po przejściu przed mauzoleum Lenina maszerowały na front, przebiegający zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Ze względu na to, że defiladę rozpoczęto nie jak zazwyczaj o 10, ale o 8 rano, na plac spóźniła się ekipa kroniki filmowej. Dlatego swoje przemówienie Stalin zmuszony był powtórzyć przed kamerami już na Kremlu. Красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игом немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого неба. Под Москве ściągano wszelkie rezerwy, в том bitne dywizje syberyjskie. Pełna poświęcenia postawa wojsk radzieckich zadecydowała, że mimo wysiłków Niemcom nie udało się zawładnąć stolicą ZSRR. W tych dniach do ZSRR przybył premier rządu Rzeczpospolitej i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych generał Sikorski. 3 grudnia 1941 roku na Kremlu doszło do spotkania ze Stalinem. Obecny był generał Władysław Anders, dowódca tworzonej w ZSRR Armii Polskiej. Ustalono wiele spraw organizacyjnych, m.in. ewakuację do Wielkiej Brytanii uzupełnień dla polskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa. Już wtedy w rozmowie ze Stalinem została podniesiona kwestia tysięcy polskich oficerów zaginionych na bezkresnych przestrzeniach Rosji. Na zapytania Polaków Stalin, aby ukryć zbrodnie, zasugerował możliwość ucieczki tysięcy Polaków do Mandżurii. Mimo nadal niewyjaśnionego położenia pod Moskwą, mógł skutecznie rozgrywać polską kartę. W zanadrzu trzymał ważny atut polskich komunistów. W odpowiednim czasie odegrają oni pożądaną rolę po myśli kremlowskiego dyktatora. Generał Sikorski wyniósł ze spotkania na Kremlu jak najlepsze wrażenie.
nie wiedział, że grzeczności i uśmiechy ze strony radzieckiego partnera są tylko fasadą, za którą kryją się rzeczywiste imperialne ambicje Stalina. W dwa dni po rozmowie na Kremlu spod Moskwy ruszyła pierwsza wielka kontrofensywa radziecka. Masowe użycie świeżych sił sprawiło, że wojska niemieckie zostały odrzucone od stolicy Związku Radzieckiego. 8 grudnia Wehrmacht został zmuszony przejść do obrony. Jednak wojska niemieckie okupowały wielkie obszary od Leningradu po czarnomorskie stepy. Już wkrótce miało się to stać dla Stalina źródłem kłopotów. Las Katyński nad brzegiem Dniepru, 20 km na zachód od Smoleńska. To tutaj w kwietniu 1943 roku Niemcy rozpoczęli wielką akcję ekshumacyjną. Z masowych mogił wydobyto 4143 zwłoki, głównie oficerów Wojska Polskiego. Śledztwo dowiodło, że zbrodni dokonano na wiosnę 1940 roku. Rząd polski w Londynie zwrócił się w sprawie Katyńskiej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, co zostało przez Stalina potraktowane jako pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Ujawnione niedawno dokumenty radzieckie dowodzą, że wymordowanie tysięcy polskich jeńców było następstwem decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB z 5 marca 1940 roku. Pod dokumentem widniał podpis Józefa Stalina. Ziemia odsłaniała ślady stalinowskich zbrodni także w innych rejonach, pozostających do czasu pod okupacją niemiecką. Na zdjęciach ekshumacja ofiar terroru lat 30. w rejonie Winnicy na Ukrainie. Ale zwycięzców nie sądzi się. Na początku lutego 1943 roku dobiegły końca zwycięskie dla Rosjan walki o Stalingrad. Miasto, w którym w roku 18 działał Stalin, 7 lat później otrzymało jego imię. Dla Niemców zawładnięcie miastem Stalina stawało się celem nie tylko wojskowym, ale także politycznym. Z kolei po stronie radzieckiej nikt nie śmiał nawet wspomnieć o oddaniu wrogowi miasta noszącego imię wodza. Zagładę 6. Armii Niemieckiej, Paulusa, pod Stalingradem słusznie uważa się za przełom w walkach na froncie wschodnim. Zwycięstwo pozwoliło Armii Czerwonej przesunąć front daleko na zachód w kierunku Kurska, Charkowa i Rostowa nad Donem. Z roku na rok Stalin do 1941 roku sojusznik Hitlera stał się gwiazdą światowej polityki. Dowiódł tego już w trakcie pierwszej konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie na przełomie listopada i grudnia 1943 roku. Do Teheranu, a więc pod skrzydła Armii Czerwonej okupującej północ Iranu, przyjechali prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Churchill. Nie przypadkiem podejrzliwy Gruzin na rozmowy z partnerami nigdy nie wyjechał poza strefę kontrolowaną przez własne wojska. Konferencja teherańska pełna była gestów kurtuazji pod adresem radzieckiego dyktatora. Za zwycięstwo stalingradzkie pamiątkowy miecz wręczono osobiście przez premiera Churchilla. Konferencja w Teheranie uważana jest za ważny etap ustępstw politycznych Zachodu wobec ZSRR. W sprawie polskiej, trzej przywódcy bez konsultowania się z rządem Rzeczypospolitej porozumieli się wstępnie w sprawie wschodniej granicy Polski,
arbitralnie ustalając, że powinna ona odpowiadać tzw. linii Curzona. Prowadzenie operacji wojskowych złożył Stalin w ręce swego zastępcy jako naczelnego dowódcy, marszałka Żukowa. Był to jeden z niewielu ludzi, z których zdaniem Stalin się liczył. Obok Żukowa marszałek Rokossowski, w przeszłości ofiara stalinowskich czystek. Trzeciego czerwca 1944 roku rozpoczęła się wielka ofensywa Armii Czerwonej pod kryptonimem Bagration, w której wyniku wojska niemieckie na Białorusi zostały rozgromione, a front w nieco ponad miesiąc zatrzymał się na Wiśle. Armia radziecka, dysponując rezerwami, niweczyła rozpaczliwe próby oporu. Niemcy z rozpaczą konstatowali, że w miejsce zniszczonych dywizji Rosjanie natychmiast wystawiają nowe. Nieliczenie się z ofiarami, Armia Czerwona przypłaciła do końca wojny śmiercią blisko 9 milionów żołnierzy. Radzieckie rozgłośnie nawoływały do powstania w Warszawie. Gdy jednak 1 sierpnia 1944 roku powstanie wybuchło, Stalin umył ręce, pozwalając Niemcom na masakrę ludności i zniszczenie miasta. Uciekł się nawet do określenia przywódców podziemnego państwa polskiego jako garstki przestępców, którzy wywołali powstanie w celu przejęcia władzy. Pomocy Warszawie udzielił dopiero w końcu pierwszej dekady września 1944 roku, gdy powstanie już dogorywało i prowadzone były rozmowy o kapitulacji. Spośród aliantów zachodnich w dyskusjach ze Stalinem najbardziej aktywny był Winston Churchill. Ciekawych obserwacji radzieckiego dyktatora i jego poglądów dostarczyła brytyjskiemu premierowi jego 10-dniowa wizyta w październiku 1944 roku. Stalin był wyjątkowo uprzejmy wobec brytyjskiego gościa. Nic dziwnego, w tych dniach wojska zachodnich aliantów znajdowały się bliżej Berlina niż jego własne. W rozmowach uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Anthony Eden i Wiaczesław Mołotow. W trakcie wizyty Churchill uzyskał zgodę Stalina na podział wpływów na Bałkanach. Stalin bez słowa przyjął propozycję, aby ZSRR otrzymał 90% wpływów w Rumunii, 75% w Bułgarii, w zamian za 50% w Jugosławii i na Węgrzech oraz 90% w Grecji na korzyść Wielkiej Brytanii. O Polsce Churchill dyplomatycznie nie wspomniał. Kremlowski dyktator doskonale wiedział, że w jego matematyce ułamków nie będzie. W sprawie polskiej rozmowy moskiewskie przyniosły potwierdzenie stanowiska Stalina w sprawie granicy wzdłuż linii Curzona. Już wtedy dysponował atutem dywizji stojących nad Wisłą, a zatem twardo obstawał za utworzeniem rządu tymczasowego na podstawie całkowicie mu podporządkowanego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W wielkiej europejskiej rozgrywce w schyłkowej fazie wojny Stalin był najzręczniejszym graczem. To on narzucał swoją wolę obu, zdawałoby się, silniejszym partnerom. Nikt nie wypominał mu nie tak dawnego flirtu z Hitlerem, ani popełnionych bezprzykładnych zbrodni ludobójstwa. Nie na darmo w czerwcu 1941 roku na wieść o napaści Niemiec na ZSRR Churchill miał powiedzieć: gdyby Hitler napadł na piekło, to sprzymierzyłbym się z diabłem. W lutym 1945 roku nastąpiło drugie spotkanie trzech przywódców państw koalicji antyniemieckiej, tym razem w pałacu w Liwadii koło Jałty na Krymie. Tak jak poprzednio, pierwsze skrzypce i tym razem grał Stalin.
W Jałcie podjęto wiele ważnych decyzji, które legły u podstaw powojennego porządku Europy i świata. W sprawach polskich przyjęto m.in. ostateczne decyzje w kwestii przebiegu wschodniej granicy wzdłuż linii Kerzona. Polska jako jedyny z krajów koalicji antyniemieckiej miała wyjść z wojny uszczuplona terytorialnie. Czy jednak mogło być inaczej? Gdy kraje zachodnie były zainteresowane dalszą walką Armii Czerwonej, walką, która ratowała życie tysięcy żołnierzy amerykańskich i brytyjskich. Liczono także na pomoc ZSRR w rozgromieniu Japonii. Polacy pamiętali o nader powściągliwej przed laty reakcji Londynu i Waszyngtonu na doniesienia o zbrodni katyńskiej. Wtedy to prezydent Roosevelt na przedstawione sobie dowody winy radzieckiej dał jakże wymowną odpowiedź. Jest to wyłącznie niemiecka propaganda i niemiecka intryga. Jestem absolutnie przekonany, że nie uczynili tego Rosjanie. Stalin konsekwentnie tworzył nowy, najbardziej odpowiadający mu kształt Europy. W kwietniu 1945 roku gościł w Moskwie delegację tzw. Nowej Polski. Podpisano układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy. Wzmacniało to pozycję kremlowskiego dyktatora w dalszych negocjacjach z Zachodem, których stawką był los wschodniej Europy i Bałkanów. Obecni byli m.in. Bolesław Bierut i Michał Kalinin. Stalinowska polityka faktów dokonanych realizowana wobec Polski już wkrótce poskutkuje powołaniem w Warszawie zdominowanego przez komunistów rządu jedności narodowej z udziałem Stanisława Mikołajczyka. W następstwie tego państwa zachodnie w lipcu 1945 roku cofną uznanie dla legalnych władz Rzeczypospolitej w Londynie. Kwietnia 1945 roku ruszyła decydująca operacja wojenna na froncie wschodnim. Po pokonaniu rozlewisk Odry oddziałom Armii Czerwonej do Berlina pozostawało już tylko 80 kilometrów. 21 kwietnia 1945 roku rozpoczęły się walki o zewnętrzny pierścień obrony. 4 dni później stolica III Rzeszy była już całkowicie okrążona. Wreszcie 26 kwietnia setki tysięcy żołnierzy radzieckich, nie licząc się ze stratami, przerwało wewnętrzny pierścień obrony miasta. 30 kwietnia przed południem rozpoczął się decydujący dwudniowy szturm Reichstagu. Czerwona flaga nad Reichstagiem, symbolem niemieckiej państwowości. Tak oto realizowało się marzenie Stalina. Bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, podpisana w Karlshorst w nocy z 8 na 9 maja, stanowiła potwierdzenie zwycięstwa Wielkiej Koalicji, w którym szczególny udział miał Związek Radziecki. W czerwcu 1945 roku odbyła się w Moskwie centralna defilada zwycięstwa. Pierwotnie przeglądu wszystkich rodzajów wojsk miał dokonać osobiście sam Stalin, ale obawiając się upadku z konia, do tego zadania wyznaczył marszałka Żukowa. Sam Stalin, aby wyróżniać się w gronie marszałków, otrzymał w tych dniach tytuł generalissimusa. Gorzka była cena zwycięstwa. Druga wojna światowa pochłonęła w samym tylko ZSRR aż 26 milionów ofiar, w tym 18 milionów cywilów. Nie było prawie rodziny, która nie opłakiwałaby poległych. To był także czas rozprawy z rzeczywistymi czy tylko urojonymi wrogami państwa. Całe narody wysiedlono do Azji Centralnej. Taki los spotkał Czeczeńców, Inguszów, Tatarów krymskich. Z
zwycięstwo militarne nad Niemcami Stalin przełożył na język dominacji politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przykładem osławiony proces 16 przywódców podziemnego państwa polskiego, zakończony w Moskwie nad ranem 21 czerwca 1945 roku. Polacy na czele z delegatem rządu Jankowskim i generałem Okulickim, wiarołomnie zwabieni w końcu marca na rzekome rozmowy, zostali w Pruszkowie podstępnie aresztowani i z pogwałceniem wszelkich norm prawnych postawieni przed obcym sądem. Przed moskiewskim trybunałem osądzono Polskę podziemną. Jankowski i Okulicki nigdy już nie ujrzą ojczystego kraju. Po raz ostatni spotkał się Stalin z zachodnimi partnerami w podberlińskim Poczdamie w dniach od 16 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Miejsce zmarłego w kwietniu prezydenta Roosevelta zajął jego następca Harry Truman. W pierwszej fazie konferencji uczestniczył jeszcze Winston Churchill. Ciekawym zrządzeniem losu przegrane przez konserwatystów wybory sprawiły, że w drugiej fazie konferencji Wielką Brytanię reprezentował już nowy premier, Clement Attlee. Stalin mógł mieć powody do satysfakcji. Jego nikt nigdy nie usunie. Co warta jest ta zachodnia demokracja? W Poczdamie byli sojusznicy ścierali się w dyskusji o wiele spraw. Jedną z nich była kwestia ziem na wschód od Odry, przekazanych przez Stalina Polsce bez zgody Zachodu. Była to forma rekompensaty za wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, anektowane przez ZSRR. Poczdam zapoczątkował we wzajemnych stosunkach Wielkiej Trójki napięcia, których kulminacja przypadnie na okres tzw. zimnej wojny. Na zarzuty o nadużycie Armii Czerwonej w Europie Wschodniej padł znany kontrargument Stalina o popieraniu przez Zachód greckich faszystów. Gdy III Rzesza leżała u stóp zwycięskich mocarstw, kontynuowanie wojennego sojuszu stało się już fikcją. W roku 1948 zmarł Andrii Żdanow, gorliwy wykonawca wielkich czystek lat 30. w Leningradzie, strażnik ideologicznej czystości radzieckiej kultury. Śmierć Żdanowa posłużyła za pretekst do nowej fali nagonki na rzekomych wrogów reżimu. Rozpoczęło się brutalne śledztwo w sprawie lekarzy kremlowskich, winnych rzekomo zamordowania Żdanowa. Czarne chmury zaczęły gromadzić się nad najbliższymi współpracownikami – Berią, Malenkowem, Mikojanem, nawet Mołotowem. Otwarta krytyka z ust dyktatora w ówczesnych realiach Związku Radzieckiego mogła oznaczać tylko jedno. Na początku lat 50. w powietrzu wisiała nowa, wielka czystka. Równocześnie Stalin przygotowywał się do nowej, jeszcze większej wojny. Wielkie środki wydatkowano na konstruowanie nowych typów uzbrojenia. Światowa rewolucja, która właśnie przy jego poparciu święciła triumfy w Azji, powinna ogarnąć cały świat. Europa poznała już grozę konfliktu między obu blokami polityczno-wojskowymi. Kryzys związany z blokadą Berlina Zachodniego postawił świat na krawędzi wojny. W roku 1950 rozpoczęła się wojna koreańska, pierwsza z wielkich wojen zastępczych między Wschodem a Zachodem. Spodziewanym generalnym konflikcie Związek Radziecki i państwa satelickie
dysponowały dużą przewagą w uzbrojeniu konwencjonalnym. Kilkadziesiąt tysięcy radzieckich czołgów miało utorować drogę do uwolnienia Europy Zachodniej z jarzma kapitału. Ale od końca lat 40. Stalin dysponował jeszcze jednym ważkim argumentem. Wkrótce dogoni Zachód również w dziedzinie broni atomowej. Intensywnym zbrojeniom towarzyszyła paradoksalnie nasilająca się kampania walki o pokój. 1 maja w Moskwie. Na Plac Czerwony wchodzą zwarte kolumny młodzieży szkolnej. Józef Stalin, ukochany wódz narodów Związku Radzieckiego. Józef Stalin, orąży światowego obozu pokoju. Niech żyje Stalin! Wraz z mieszkańcami Moskwy znoszą ten okrzyk setki milionów prostych ludzi całego świata, którym Józef Stalin wskazuje drogę szczęśliwej przyszłości, drogę pokoju, drogę socjalizmu. To już ostatni pochód pierwszomajowy z udziałem Stalina. Pierwszego marca 1953 roku, gdy w podmoskiewskiej daczy w Kuncewie Stalina powalił wylew krwi do mózgu, on, władca połowy świata, przez wiele godzin leżał bez pomocy lekarskiej. Jego śmierć, oficjalnie wieczorem 5 marca 1953 roku, dziwnym zrządzeniem losu zbiegła się z 13. rocznicą wydania zbrodniczego rozkazu o eksterminacji polskich oficerów. U trumny Stalina spotkali się wszyscy przywódcy krajów bloku komunistycznego, pełniący władzę z jego nadania. Najbliżsi współpracownicy tylko na zewnątrz okazywali urzędową żałobę. Przemawia jeden z najokrutniejszych ludzi reżimu, szef policji politycznej Beria. Trudno wyrazić słowami czuło wielkiej skorbi, które przeżywają w te dni nasza partia i narody naszej strony. Wszystko progresywne człowieczeństwo nie stało Stalina, wielkiego соратника i genialnego продолжателя dzieła Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю, великому Сталину! Śmierć Stalina kończyła ważną epokę w historii ZSRR. Odszedł człowiek, który chorobliwie ambitny do rangi jedynego prawa nobilitował brutalną przemoc i który, jak mało kto, wpłynął na kształt świata. Wraz z jego śmiercią nastąpiła stopniowa erozja stworzonego przezeń systemu terroru. Setki tysięcy ludzi odzyskało wolność. O 9 zaledwie miesięcy przeżył Stalina Beria, aresztowany i wkrótce rozstrzelany. Zamknęła się epoka, którą eufemistycznie nazywano okresem błędów i wypaczeń. Ciało Stalina spoczęło w mauzoleum obok Lenina, ale tylko na 8 lat. W roku 1961 trumnę tego jednego z największych tyranów w dziejach ludzkości złożono do grobu pod kremlowską ścianą.